Franciszek Smuda, głośnicę ze zwykami na zwykowaniu w Lien. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik kart pokut. Darek, czy wiadomo już ten wypadku się do reprezentacji? Spekulacje na ten temat trwają tutaj od rana. Na pewno Franciszek Smuda już decyzję podjął. Kapitan, jak za dłuższy go wstrzymał. No ja się ja poprowadzę z trenerem. Europejczyków, Nota, Tomasz Piotrówcowi, Kamilowi Wikowi i Michałowi Kustyczykowi. Sami zainteresowani twierdzą, że zbyt wieści jeszcze nie słyszeli. Spokojnie czekamy, co będę dowiedzieć. Mówi Kamil Glik, który jednak wydawał się pogodzony z losem. Podobnie Michał Kucharczyk. Przecież nie mogę się załamać i podać bardziej darę. Kończyli po rzeczy, który humor. Ode. Ale to kłód. Największa atrakcja to zawsze są 29 i to wszystkie, którzy szkody ciągle podkreślają, obojętnie co by się nie działo. Przyjmijmy starania, które związane niestety ze stanem pasa startowego w Bydgoszczy, który ma być montowany, choć starania, żeby przyjaciół są około 16. Mówi rzecznik wojskowy na podrzędnicze w Piotrkowskim, to także na wystawie będzie można kupić samolot. Wracamy na ziemię. Proszę zapowiedź czterdziestkowa, ale dla najmłodszych. 1 i 2 czerwca odbędzie się festiwal maskotek. O co chodzi? Mówi Zamka Rezmańska, koordynatorka festiwalu. Dwa dni wspaniałej zabawy to występy taneczne, występy teatra.